Słuchajcie, dzisiaj uwolnimy sobie monetę z zamknięcia. Będzie to jedna korona 1914, a może nawet dwie monety uwolnimy. Dołożymy sobie do tego 1893. W ostatnim czasie pokazałem Wam kilka filmików, w których przekładałem monety z holderów właśnie do kopertek. To, co tutaj widzicie, to są monety austro-węgierskie. No i stwierdziłem, że żeby to miało jakiś sens, to musi to być ujednolicone, to znaczy monety, które mam inaczej zapakowane, też postanowiłem do kopertek właśnie sobie przełożyć, żeby wszystkie monety austro-węgierskie właśnie miały jednolitą formę pakowania. Pokażę Wam trochę monet luzem, które trochę mnie sprowokowały do tego. Udało mi się ostatnio kupić na giełdzie jakąś dwukoronówkę, no i zerknijmy sobie do tych holderów. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. To jest dobry moment, żebyście kliknęli dzwoneczek, łapkę, subskrypcję, żeby nie ominęły Was kolejne materiały. No i pamiętajcie o tym, żeby zostawić komentarz. Jestem niezmiernie ciekawy, co myślicie na temat treści, które dla Was przygotowuję. Słuchajcie, najpierw sobie tak popatrzymy na te kopertki. Ja o tych kopertkach już ostatnio sporo mówiłem. Zerknąłem sobie generalnie do monet, które już, tak, te, które za chwilę Wam tutaj będziemy otwierali, no one leżą już chyba 2 albo 3 lata w tych holderach. Miałem monety, które leżały 4 lata, ta folika się przykleiła. Zerknijcie sobie tutaj do filmów, to znajdziecie informacje na ten temat. No i stwierdziłem, że czas coś z tym zrobić i zwłaszcza w przypadku monet, do których rzadziej zaglądam, żeby jednak przechowywane były w sposób bezpieczny. No i poszło w kierunku kopertek. Słuchajcie, te kopertki, ja używam je tutaj, ostatnio pokazywałem, więc nie będę się specjalnie powtarzał. Natomiast no, dostęp do monet jest bardzo prosty. Waga największa, znaczy waga, wada największa to to, że monety nie widać, tak jak w holderze, czy też we flipie. Natomiast, tak jak powiedziałem, rzadziej zaglądam akurat do tych konkretnych monet. No i nie przeszkadza mi to. Też sobie to przetestowałem już w tej chwili. Poukładać można fajnie, poopisywać, jest ok. Przy okazji pokazuję Wam ładną pięciokoronówkę z 1909 roku. Monety austro-węgierskie w ładniejszych stanach zdecydowanie trudniejsze do dostania, chociaż są to monety bardzo popularne, więc tutaj była taka pięciokoronówka. Tu jeszcze sobie zerkniemy na jeszcze jedną. To jest akurat rocznik 1900, chyba najpopularniejsza, natomiast też mam stan, który już Wam kiedyś pokazywałem. Bardzo, bardzo ładny. Jestem z tej monety bardzo zadowolony. No i dobra, to tak na szybko. To, co jeszcze ciekawe, słuchajcie, to, co ciekawe, no to jakby trochę mnie to sprowokowało, żeby pewne porządki, nadużywam słowa sprowokowało, ale to chyba świadomie, żeby pewne porządki sobie w zbiorze zrobić. Tutaj jeszcze Wam jedną ciekawą rzecz pokażę. To jest, słuchajcie, to są dwa floreny, srebrne wesele. Zobaczcie, jaki stan. Też nabytek. To jest akurat moneta, którą kupiłem w tym roku w kwietniu. Czyli to jest najnowszy nabytek z tych wszystkich, które tutaj widzicie. No poza tymi tutaj na dole. Piękny stan, piękna moneta. W rozmiarze też tak samo jak te pięciokoronówki. Tą sobie może tutaj, słuchajcie, położymy. No i teraz plan jest taki, żeby przyszłościowo zebrać sobie wizerunkowo, czyli mamy tutaj dwa floreny, czy też dwa guldeny. Przyznam szczerze, że nie wiem, jaka jest różnica, dlaczego używa się raz tak, jeżeli wiecie, dajcie mi znać w komentarzu. Zebrać sobie wizerunki, które na tych monetach były. Tutaj mamy akurat już jeden floren z rocznika 1889. Jakby wykorzystuję ten materiał, troszeczkę tutaj Wam pokażę tych monet. Tutaj mamy 61. Jak widać, dostęp jednak do tych monet jest łatwy i z tych kopertek się to całkiem nieźle wyjmuje. Też całkiem ładny stan. Aczkolwiek popularne monety, tak? Popularne monety. Dobra. No i teraz tak, przejdźmy może sobie do sedna. No i teraz jedno koronówki. Dwukoronówkę jedną miałem luzem, więc ona powędruje do kopertki. Też całkiem fajna, aczkolwiek nie jest to moneta mennicza, ma przetarcia, ale całkiem ładna jak na monety właśnie tego typu. Jedno koronówek ostatnio kupiłem i to jest, słuchajcie, taka ciekawostka, płaciłem za nie po 20 zł, więc nie wiem, czy mało, czy dużo, pewnie nie była to jakaś specjalna okazja, biorąc pod uwagę, że w momencie, gdy je kupowałem,
Wartość srebra w tej monecie to 16,50. No, są. Natomiast to, co chciałem Wam pokazać, to są moje holdery, które mają już jakiś czas, myślę, że z 3 lata mniej więcej, tak? Zobaczcie ceny, po których je kupowałem. 20 zł, 20 zł. Dzisiaj 20 zł, tak? Tutaj mamy ładniejsze stany, gdzieś tam powyjmowane z zestawów. No, ta nie jest jakoś specjalnie ładna. Natomiast ceny tych monet, myślę, jakoś się specjalnie nie zmieniły. Tutaj jeszcze coś więcej mam. Jeszcze dwie. Tych chyba nie będę wyjmował ze względu na to, że nie są aż tak ładne. Natomiast jak sobie tutaj popatrzymy na ceny, też je mam poopisywane, że 20 zł. Nie zapisałem sobie daty, kiedy je kupowałem, więc nie wiem dokładnie. No i słuchajcie, zacznijmy sobie od tej 14, bo stwierdziłem, że ona jest dosyć ładna i fajnie by było móc ją sobie wyłożyć i położyć sobie na właśnie na tacce razem z innymi monetami, nie zamkniętą w holderze, ale ja, słuchajcie, tak w taki staram się w sposób bezpieczny rozciąć, żeby tego holderu nie rozrywać. No i dobieramy się do monety. Dobra. No i popatrzmy, jak ona wygląda. Podejrzewam, że ona była wyczyszczona, bo tak jakoś za bardzo się błyszczy. Nie ma takiego charakterystycznego lustra, no ale jest całkiem fajna. Chociaż może. Może jednak nie. Sam jestem ciekawy. Dajcie mi znać, co wy myślicie, jak byście ocenili tą monetę. Czy ona była czyszczona, czy jest to moneta naturalna? Moim zdaniem chyba była. Ale mniejsza z tym. Tak jak powiedziałem, 20 zł. Więc słuchajcie, można sobie taką monetę położyć właśnie wykładając je razem. To, co mi też troszeczkę przeszkadza w tej monecie, że ona jest taka, no, aż biała, nienaturalna, nie ma żadnej patynki. Jednak takie monety, które gdzieś tam troszeczkę tej patynki, ja nie mówię, że ta moneta jest ładna, natomiast takie właśnie ciemniejsze barwy, jakoś ostatnio mi się to zaczęło na monetach podobać. Spróbuję tutaj jeszcze przejrzeć, może coś właśnie takiego, czy chociażby właśnie, o, tak jak tutaj, że jest to coś takiego w ciemno. Podoba mi się to na monetach. Dobra, odpakujmy sobie jeszcze ten 93. Inny wizerunek. Te mieliśmy generalnie w przypadku tych monet austriackich dwa typy. No i właśnie to jest jakby klucz, którym ja chciałem te monety ułożyć. Czyli mamy tutaj starszy wizerunek i nowszy wizerunek tej jednokoronówki. Te jednokoronówki to jest srebro próba 835, 5 gramów, czyli to są te same standardy, co Łacińska Unia Monetarna, jednofrankówki szwajcarskie, czy też francuskie. Dobra, to słuchajcie, te sobie na razie położymy na bok, żeby mi tutaj to nie przeszkadzało. Jeszcze sobie zerknijmy tutaj, bo pokażę Wam jeszcze jedną monetę, która też jest bardzo ładna. To są właśnie dwie korony, tak powiedziałem, że z taką patyną te monety mi się bardziej podobają. No i tu sobie zróbcie porównanie, jak dla mnie ta z patyną jest ładniejsza. Też moneta, którą kiedyś udało mi się dostać w jakimś zestawie za 40 zł, myślę, że warta zdecydowanie więcej ze względu na to, że jest bardzo ładna. Lustro fajnie widać na nim. Nie jest to moneta mennicza, widać, że była w obiegu, ale była krótko. No czyli takie dwie dwukoronówki. Jednokoronówki. Jeszcze trzeba by tutaj dołożyć monety węgierskie jednokoronówki, no ale akurat nie mam tutaj przygotowanej żadnej do pokazania. Natomiast docelowo właśnie planuję sobie to tak ułożyć, żeby z kopert można było sobie wyłożyć na tackę cały zestaw typologiczny, jak też monety na przykład austro-węgierskie wyglądały, poczynając od monet większych typu 5 koron. Teraz jeszcze raz tu wrócimy do tego, co wyjmowałem. Po monety. O, na przykład tak, mamy tak ładne 5 koron, 2 korony, 1 koronówki, tak to wygląda, tak? Węgierskie, czy też monety starsze, typu floryny, czy dwuflorynówki. No, taki jest plan. Monety austro-węgierskie nie są gdzieś w moim głównym obszarze zainteresowań, natomiast no nie ukrywam, jeżeli trafia się coś, co wiem, że jest w dobrej cenie, w ładnym stanie, no to nie waham się i biorę po prostu do zbioru. Dokładam.
Patrzę sobie tutaj z boku, co jeszcze fajnego można by z tych kopertek wyjąć i Wam tutaj pokazać. Myślę, że ta moneta jeszcze byłaby warta pokazania. Też już kiedyś u mnie była. To jest 5 koron 1907. Rocznica koronacji. Bardzo ładna moneta. No i tak jak już kiedyś w filmie mówiłem, wersja tej monety, ale w złocie, no to jest już naprawdę, naprawdę coś. Dobra, sobie tak położymy. No i to jest jakby to, co widzicie w tej chwili, to jest coś, do czego dążę, to znaczy, żeby móc sobie monety wyłożyć, o właśnie w ten sposób na tacce, bez tego, że ogranicza mnie holder. Kapsel jest mniejszą przeszkodą, bo zawsze można monetę z kapsla wyjąć i te monety, które gdzieś tam są częściej, jakby to powiedzieć, w obiegu, to znaczy czy na potrzeby filmów, czy na potrzeby mojego własnego użytku gdzieś tam są przekładane, to staram się trzymać je w kapslach. Natomiast te, do nich zaglądam rzadziej, no i zostaną w kopertkach. Dobra, słuchajcie, dzisiaj taki troszeczkę filmik. Myślę, że takich filmików będzie w najbliższym czasie troszeczkę więcej, bo tak jak widzicie, pewne rzeczy sobie w zbiorze porządkuję, no i wykorzystuję tutaj zawsze tą możliwość, żeby przy okazji dla Was też coś nakręcić. No, mam nadzieję, że kogoś z Was to zainspiruje, no i może jakąś wiedzę z tego wyciągnie, coś będzie mógł tutaj skorzystać. No a przede wszystkim nie ukrywam, że ja też bardzo mocno korzystam na tym, że takie filmy pokazuję, no bo pisząc komentarze, Wy bardzo często naprowadzacie mnie na pewne rzeczy, wytykacie bardzo często pewne błędy, za co jestem również bardzo wdzięczny, więc zachęcam Was do tego, żebyście te komentarze zostawili. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału, zapraszam na kolejne filmy, cześć!